Cóż można powiedzieć o takim meczu? Drużyna Radomiaka ma rzut karny, nie wykorzystuje, później czerwona kartka, odwracają się losy meczu. Nie potrafiliśmy tego wykorzystać, nie zachowywaliśmy zimnej krwi do samego końca. W zasadzie już w 48 minucie tracimy bramkę po stałym fragmencie gry. Jeden błąd spowodował to, że nie potrafiliśmy się później podnieść. Inne założenia były na drugą połówkę, mieliśmy wyjść, grać w piłkę. Każda sekunda dla nas była cenna, szybciej rozrzucać te piłki w boczne sektory. Nie zrealizowaliśmy tego, co sobie w szatni założyliśmy. Daliśmy się niepotrzebnie w jakieś utarczki słowne, co było tylko z korzyścią dla Radomiaka, bo uciekały minuty. Cóż można powiedzieć? No, przegraliśmy mecz. Jest mi wstyd. Gratuluję gościom zimnej krwi i tego, że wytrzymali. Gospodarzom zimnej krwi tego, że wytrzymali. Zagrali bardzo dobre spotkanie w drugiej połówce. Dobry wieczór. Można jakby to było trzeba jutro, tak bych tu analizu, albo jakieś to zrobili innym sposobem, bo by było trzeba mówić tych pierwszych 20-23 minut jako do tego rzutu karnego a czerwone kartki, potem od tej pory do przerwy a potem po przerwie. Tam jako no po przerwie, nemluvíš tylko o tym, ale to nám vychodilo strategia, taktika, disciplina, charakter, agresivnost, všechno, takže z tego względu jako dla nás bardzo vážné punkty a i jako meč. Takže jestli oczywiście byli to nervůvka, ale z naší strany tak to, co vlastně jako je z podstava pilky a ze spolu válka, byť překonaný o tom a ty závodníci zrobili jako v tom meču, hlavně o té přervy, bo zrobili jsme takové 3-4 taktičné punkty, jak vlastně, jak ten meč vygráš do gráč a tam máš kilka takých malutkých zpráv, tak vlastně jako ty závodníci věděli, co chcou hrát a jak chcou vyhrát. Z tego właśnie weszli trzy bardzo ważne punkty. Nie wiem, zobaczymy, diagnoza lekarza pokaże dopiero, co będzie z Olkiem w nadchodzącym tygodniu. Na pewno to pokrzyżowały troszeczkę plany, bo musieliśmy od razu zrobić zmianę. Wszedł zawodnik nierozgrzany. Cóż powiedzieć, no na pewno zabrakło tam Olka, bo Olek bardzo dobrze zaczął, wszedł w ten mecz, dobrze zaczął grać, dobrze rozrzucał te piłki. No i na pewno ta zmiana troszeczkę pokrzyżowała, no ale nie ulega wątpliwości, że przez godzinę graliśmy przeciwko 10 i powinniśmy to wykorzystać. Bardzo proszę, Michał. To może zacznę od trenera Kołaszewskiego, panie trenerze. Zastanawialiśmy się przed tym meczem, czy zagra Mariusz Marszak wyjściowy 11, to już chyba drugi mecz z rzędu, gdzie tego zawodnika nie ma. No i chciałem zapytać właśnie o opinię aktualną na temat formy tego zawodnika, bo postrzegaliśmy jako takiego jednego z liderów, przynajmniej przed sezonem w Polonii, a dziś na ławce. Nie ulega wątpliwości, Mariusz jest liderem Polonii, tak, ma największy asyst w tej drużynie, jest zawodnikiem, który dogrywa te kończące piłki, ale w ostatnich tych tygodniach lepiej na treningach, no i oczywiście lepiej też i w meczach wyglądał Olek Tomaszewski, także no bardzo dobry mecz, dobre wejście w poprzednich meczach spowodowało to, że postawiliśmy na niego i można powiedzieć, że się nie zawiedliśmy. Mariuszowi daliśmy troszeczkę odpocząć, miał też lekki uraz lewej stopy. Jest najczęściej faulowanym zawodnikiem w naszej drużynie i ta lewa noga była obolała, także też daliśmy mu troszeczkę odpocząć.